Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Planet Crafters. Kochani, kontynuujemy nasz pseudo-maratonik, który jest na zastępstwo w sumie. Znaczy, na zastępstwo. Nie jest na zastępstwo, oszukuję. Jestem oszust. Chodzi o to, że po prostu ostatnimi czasy był tylko Drake Hollow, bodajże przez 3 dni, bo nie miałem czasu nagrywać, więc stwierdziłem, że zrobimy teraz dosyć potężny taki maratonik, jeżeli chodzi o Planet Crafters. Dobra, tu jeszcze był ten jeden uran, pamiętam o nim. Lecimy oczywiście po niego. I myślę, że mamy teraz wystarczającą ilość uranu, żeby zrobić sobie ze dwa pręty. Dzięki czemu w sumie będziemy mogli sobie też ogarnąć dwie elektrownie, no bo teraz nam wszystko stoi. Wszystko nam stoi i się nie rusza. Wszystko stoi i się nie rusza. Będziemy mieć chyba. To w tej szafce było? Tak, w tej szafce było. Ups. Czy dwa zostało? Dobra, mamy dwa pręty uranowe. Możemy robić sobie bez problemu. Kurde. No nie. No po prostu kurde, no nie. Nie zrobimy sobie. Nie zrobimy sobie, ponieważ Shiro nie ma super stópek. Blokujmy sobie. Mikrochip, prędkość wydobycia T4. Kurde, jeszcze to nam wpadło. T4, co potrzeba? Krzem, osm i super stop. No i tak nie mam, i tak nie mam. Dobra, szybki wypad po super stópki. Mam nadzieję, że będą. Że się trochę ich porespiło. Bo jak nie, to jesteśmy w dupie. I to tak generalnie w dupie. Nie podoba mi się to. Coś się tam świeci. Krzem? Aluminium. Tak, aluminium mamy sporo, więc... Wow, czemu mi się wyłączyło latanie? Wow, halo. Jeszcze się w ciemną noc wybrał, kurde no. Wow, co to było? Halo, gro. Ej, czemu ty oszukujesz? Nic nie widzę. Jest taka ciemna noc. Wow, ale ciebie, panie, to ja nie widziałem. Ciebie to ja nie widziałem. No bez jaj, widzieliście to? Kurde, normalnie spada grawitacja, to musi być potężna. A też spada jakoś wolno. Deszczyk spada wolno, ja nic nie widzę, kurde, nic, zero, super stópka. Święta, święta super stópka. Czyli ta super stópka może się tu nie generować. To może być tylko jedna razówka, która sobie leży. Niedobrze, niedobrze, bo jak ja sobie wyobrażam, że będę musiał to robić potem, to tak mnie trochę szlak trafia. Niech wstaje dzień, czemu tak wolno wstaje dzień? Że ja nie miałem innego momentu, żeby sobie super stópki poszukać, no. No i Shiro, Shiro, Shiro. Ej, serio tutaj tego nie ma? No bez jaj. No masz szczęście. Serio, trochę ten jetpack się buguje tutaj. No nie mam super super, jedną znaleźliśmy i tyle. Niedobrze. Niedobrze, czyli będziemy musieli je jednak craftować. Wolałem tego uniknąć, no ale cóż. Życie. Życie, życie, życie. No nie ma ich. Zawsze mówili, szukajcie, a znajdziecie, ale nie w tym wypadku. Nie w tym wypadku. Nie wiem, tak tu jeszcze byłem, ale... Kurde, naprawdę, gro, ale ty jesteś wredna. Ale ta gra jest wredna. Ale ta gra jest wredna czasem. To ja wiem. Na szczęście mam kapsułki tlenowe. Ta gra jest wredna. Jest super stópka po drugiej stronie.
Prawda? To była super stópka. Nie po tej stronie, po tej stronie była. No dobra, trochę tego jeszcze jest. Trochę tego jeszcze jest. Tam jeszcze trochę jest, dobra. Uratowani. No nie, proszę. Nie. No bez jaj. No bez jaj. Bez takich joke'ów, proszę. O właśnie, bez takich joke'ów, proszę. Super stópka, super stópkę, super stópkę. Pogania. Nawodnienia nam brakuje, kurde, no. Tu już chyba aluminium nawet jest. Nie, dobra, było warto tu wejść, są super stópki. Są super stópki. Zaczęło dalej poszukać. Tylko, no mówię, lipa jest trochę z tym, że jak je zbierzemy, to już ich nie będzie. To mnie bardziej martwi. Mam nadzieję, że przynajmniej znajdziemy ich na tyle, że nam przynajmniej na jakiś czas wystarczy, jak poprzednie. Bo trochę mi się to nie widzi. Ja wiem, że w teorii możemy to robić, ale no to wymaga sporo surowcy. Nie, dobra, tych super stopów tam trochę jeszcze jest. Trochę ich leży. No kurde, no nie. No po prostu kurde, no nie. Jaki ten jetpack jest porąbany. Porąbany. On bardzo ułatwia grę, ale no troszeczkę jest niezoptymalizowany w tym miejscu. Jeszcze jest jedna super stópka. Ja tam nie doskoczę. No, 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 coś, something, nic, 0-0. Dobra, i nam super stópek starczy. Teraz trzeba jeszcze tlen ogarnąć. Więcej aluminium. Starczy tyle. To super stópki chyba sobie nie leżą na ziemi, prawda? Raczej nie. Uuu, ile gadżetów tu jeszcze było. Myślałem, że to jest 8, ale nie. Nie, no jasne, jeszcze się zgub, Shiro. Jeszcze się, kurde, zgub. O, mikrochip, super stópki. Świetnie. Żelazo możemy sobie odrzucić, jest niepotrzebne. Mamy wyjście. Szybko się nawadniać. Jesteśmy odwodnieni. Przynajmniej nikt nie może mi napisać, że spację trzymam. Znaczy, no trzymam oczywiście, ale z innego powodu. Z innego powodu. Dobra, szybko piciu. Nie wiem, czy się stanie, jak nam zabraknie picia. Ops. Tlenu. Dobra, możemy sobie teraz zrobić w końcu atom. Dwie butelki wody i pręty uranowe. Jest za dużo tego mamy wszystkiego. Schemat ogrodzenia. Dzięki, gra. Na pewno mi to pomoże. Jedna woda. Jeszcze były pręty. I rycy możemy tu odłożyć. Spoko, luz. I co jeszcze nam było potrzebne? Jedną butelkę wody. Czy w sumie to więcej, ale... Ale na razie to wystarczy. Dobra, mamy energię. Wszystko ruszyło. Wszystko ruszyło. Machina ruszyła. Ile mam prądu? No, i tak ma być. Tak ma być. Wow! Jaka piękna kopułka. Ile tu jest jeszcze rzeczy? O kurde. Biomasa. A jak tą biomasę zgromadzimy? Z tego? Oh shit! Owady, rośliny, kurde, dużo tego.
Dużo tego. Rozumiem, że to sobie teraz gromadzi tą biomasę samoistnie, tak? I żeby odblokować biolaboratorium, potrzeba 865 gram. Okej. I myślę, że w końcu nadszedł czas, żebym troszeczkę przynajmniej ogarnął sobie całą tą budowlę. Ja nie wiem jak. Nie wiem, kurde, jak. Naprawdę nie wiem. Może jeszcze przed tym naszym rozwalaniem bazy ja sobie coś w ogóle zjem. Super stópki możemy sobie tu włożyć. Lód nam już niepotrzebny jest. Kurde, tego aluminium mamy za dużo. Dobra, niech na razie sobie tutaj to leży. I jeszcze chciałbym się przejść do tego miejsca, bo tutaj gdzieś pamiętam również było coś zamrożone. Generuje się woda. Oh shit. O, i jest jeszcze uran. Jest nawet sporo uranu. Oh fuck. Serio, tu jest sporo uranu. Lubię to, podoba mi się to. To bardzo mi się podoba. Dobra, o, i tam jest uran, kurde. Ja to muszę częściej zaglądać. Serio się woda generuje. A, jak śmiesznie. Naprawdę propsuje twórców. Propsuje twórców. Zrobić coś takiego łatwo nie jest. To prawda, jest pewnie tylko podnoszony poziom tej wody. Aczkolwiek nadal propsuje. Tu uran. No ta gra jest chyba robiona w Unity z tego co widziałem, więc w sumie to podnoszenie wody no nie jest to trudne do zrobienia, bo ta woda ciągle istniała. Tylko teraz po prostu jej się miejsce zmienia do góry. Dobra. Nie no, tego uranu nam teraz starczy. Będziemy mieć sporo teraz prądu, więc o prąd się już nie musimy martwić, bardziej się martwię o super stópki. Musimy zobaczyć jeszcze, ten iryt się już zrespił w tym naszym ekstraktorze. To też jest dosyć pilne. I dosyć ważne. Tu się nic nie zebrało? Można to rozebrać, żeby nie myliło. No i to ta baza naprawdę wygląda okropnie, paskudnie wygląda. Gdzie to było, cholera? Jeszcze wyżej? Jeszcze wyżej. Tak, to było tu. I chyba jest 8. Tak, to jest 8? 8. Świetnie. Więcej 8. Ale i miejsca mniej. Świetnie. Siarki, ale siarka nie jest mi chyba aż na to potrzebna w tej chwili. Tu jest jeszcze kolejna ściana i ona się... No 5000 yuki. Nie wiem jaka to jest wartość, wiem tylko, że kelwiny. Ale nic więcej. No dobra. 5 sztuk. Najmniej trochę, może tu jeszcze coś jest? Nie ma. Dali nie parzyście? Już dziwne. No to zabiorę tą siarkę, co by nie leżała. I tu jeszcze dwie są, wow. Dobra. Miejsce już mamy full. I znów nocka. A nie, to nie nocka. Wiem, że już nocka. No właśnie, tu mamy sporo tego. Co ja to żelazo może wywalę? Wezmę sobie tą tkaninkę. No generuje się ta woda, generuje. No to w sumie dobrze, że my się przenieśliśmy się tam na górę. Naprawdę dobrze. Rozglądam jeszcze, czy nie ma tutaj żadnych... żadnego uranu. Ale chyba nie. Chyba nie. Dobra, no to o prąd się już nie martwimy. Żeby zrobić kolejną skrzynkę na uran. Chociaż zrobimy sobie od razu pręty. Jeszcze było trochę tego uranu. 3 sztuki brakowało, tak? Tak. 2 pręty mamy, spoko luzik.
Osmu też mamy, ten lód trzeba wypieprzyć stąd, bo jest niepotrzebny. Tylko tak przerzucam i przerzucam, ale naprawdę nie jest tu potrzebny. Aluminium też trzeba zrobić oddzielną skrzynkę. No trzeba, trzeba, tylko... Tylko... Zanim to zrobię... Albo dobra, zrobię taką prowizoryczną jeszcze na chwilę. Przed końcem odcinka już nagrywamy 15 minut. To nie, to jeszcze mamy sporo czasu, no ale dobra. Chcę mieć czystą głowę. Chcę mieć czystą głowę z tym. Dlatego sobie zrobimy tu szybko skrzynkę. Zostawimy ten cały złom, który tu mamy. Cały ten lód i tak dalej. Weźmy sobie jedną kapsułkę. I zobaczmy, czy coś się tego zgromadziło. Bo ja nie wiem, jak sobie rozplanować te wszystkie miejsca. Nie wiem, czy będę ją iryt, czy nie będę ją irytu. I to mnie troszkę boli. A właśnie, jeszcze jedno pytanie. Super stopy. Plecak T5 nam się odblokował. Super. Tylko ten super stop, kurde, jak to boli. Takich teraz tu nie ma. Ooo! No to widzę, że nie tylko iryt zbiera. Zbiera wszystko. No dobra, zbierzemy to na 4 sztuki irydu na tyle czasu. Nie jest to pokrzepiające. Tu jeszcze coś będzie gdzieś? Gdzieś coś? Nic? 0-0? Musimy zrobić chyba rakietkę z tym irydem. Ej, my tu byliśmy? To się jeszcze nie roztopiło? No właśnie. Generator alg. Nie, no dobra, wracamy i robimy rakietę. Rakietę, która sprowadzi iryd, bo bez tego to jest lipa. Bez tego to jest lipa. Potrzebujemy dużo irydu. Bo nawet chyba ekstraktor potrzebuje, prawda? Tak, pręty irydowe. Ale musiał tych ekstraktorów trochę porobić. Trochę chciałbym ich porobić, żeby już tak nie latać po tych surowcach, tylko zacząć sobie robić normalną, fajną bazę. Tylko chodźmy, zrobimy sobie ten pręcik, chociaż pręt chyba jest zrobiony nawet. Pręt jest chyba nawet zrobiony. Czy nie, nie jest pręt zrobiony. No trudno, zrobimy. Mamy tego dużo, więc luz. Potrzeba jeszcze 2 uranu. Kurde, akurat 2 uranu mieliśmy. I super stópka. I mamy silnik. Co było potrzeba jeszcze do tego... do tej rakiety, która generuje... iryt. Wiem, że niski poziom. Przyciąga steroidy irydowe, daje globalną premię do generowania. Krzem 3 razy i super stópki 2. Dwie super stópki, 3 krzemu. Ciśnienie u nas to jest i tak niskie. 2 stópki, 3 krzemu. Może bym jeszcze jakieś wiertło zrobił? W sumie to tylko aluminium i tytan. No, iryt już nam jest niepotrzebny. Magnes w sumie też nie. Kobalt chyba też nie. I reszta aluminium. Skoro wysyłamy rakietę, to myślę, że możemy sobie porobić to trochę w ten sposób. Wiertło T3. Jedno żelazo. I tak już mamy tylko 3 krzemu. To nie za dużo. No dobra. Trochę zwiększyliśmy to. Robimy sobie rakiety chroniące pole magnetyczne. I wysadzamy dziadygę. Wysadzamy dziadygę. Nie powiem, jak to wygląda, ale... na pewno nie jak rakieta.
Co, już leci? Tak, czyli to my wtedy wywoływaliśmy to. Dobra, uciekam stąd. Teraz mnie kometa pierdyknie, będzie problem. Już tam wylądowało. Wow. Się porobiło. Wodę sobie zostawmy. Wiecie co, pójdźmy po to na dole, bo jak zaraz woda będzie. No właśnie, trochę te komety trochę tak lecą jak chcą. Te komety lecą jak chcą. Wow, jak walnęło przy bazie. Jest iryt? Jest iryt. Tylko tak tego irydu tutaj to tak nikłej ilości. Trochę. Jakieś kilka sztuk. Bez szału, bez szału. Bez szału. Jeszcze tu jest trochę. Pewnie będzie nas stać na kolejną rakietę. Dobra, jeszcze tam wyleciało. Trzeba pamiętać, tu już ta woda naprawdę się gromadzi w sporych ilościach. Fajnie, fajnie. Irydziątka, wy moje, tu jesteście. Irydziątka, wy moje. Kolejne. No nie mówcie. Nie, jeden iryd spadł i się utopił. No myślę, że tego może być nawet więcej utopionego. Może nie? Może nie? O, kolejny irydzik. No, więc dzisiaj się bawimy rakietami, kochani. Jako tako po japońsku. Już na górze nic nie ma? Nic nie ma. Tak, to jest po prostu tylko poświt, jakiego typu ta rakieta wylądowała. Nic więcej. No szkoda. Szkoda, bo to jest jednak sztuka. Tej sztuki nam może zabraknąć. Nic nie ma? Nie, nie ma. Niestety nie ma. Co tu się świeci? Czy to jest jeszcze uran? Co tu Uranus robi? Którego nie możemy wziąć. Kurde, tyle sztuk. Czemu to się kłócać nie da? Niedobrze, niedobrze. Mało tlenu. Bardzo mało tlenu. O kurde, ale nam tu grzbotnęło. No, napełnij się. Trochę więcej irydu. Dajcie mnie iryd. Tu już nic nie widzę. O, są jeszcze dwie sztuki. Czyli bym oszukał. To tak, tu jeszcze chyba coś wyleciało w powietrze, prawda? Tam jeszcze walnęło. Trzeba zapamiętać. Tu walnęło. I chyba tylko tyle. Z tym walnięciem. Znaczy, opłaca się to, bo jakby nie patrzeć, no, znaczy, zużywamy super stop. To jest największa wada tego wszystkiego. Pełny ekwipunek. Ale tak, to myślę, że spoko, że to się opłaca. Jak najbardziej się opłaca. No i zwiększyliśmy sobie razy 1000 mnożnik ciśnienia, więc to też nie jest mało. W końcu ciśnienie zaczęło przynajmniej trochę ruszać się. Z ciśnieniem to my kulejemy jak, nie wiem. Zaraz reaktor jądrowy nam wskoczy. Ekstraktor gazu, wow. To faktycznie.
Dobra, robimy sobie pręty irydowe. Robimy sobie pręty irydowe i tak, ekstraktor rudy kolejny. Ekstraktor rudy. 2,8 super stop. Aluminium i tytan. Już zapomniałem. 2,8 super stop. Aluminium tam jedno chyba było, tak, tak. 2,8. 2,8, przepraszam. I myślę, że ten jeden możemy sobie gdzieś tu z boku walnąć. Koło kolektora wody. O, i będzie nam wydobywać żelazo, świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. To się taki tutaj pobliski przyda do zrobienia. No i mówię, no teraz by się przydało też ogarnąć tę naszą bazę. Może w ogóle ją byśmy przenieśli, bo tak tu zaczęliśmy budować. Bez żadnego sensu. Ewentualnie. Mam dużo miejsca, mam dużo miejsca. Wiem, spokojnie. Dobrze, to nam oddaje wszystkie surowce. To mi się bardzo podoba. Na razie to przeniesiemy tu. Jak to wszystko wygląda z naszej perspektywy w tym miejscu? Zastanawiam się, czy by troszeczkę nie zmienić koncepcji naszej bazy. Serio się zastanawiam. Wow. Coś jest w środku, okej. Zapytacie się, dlaczego chcę zmienić koncept bazy? Z tego powodu, iż myślałem o takim bardziej teraz takim pentagonie, można powiedzieć. Dałem to tutaj. Albo jeszcze inaczej. Jeszcze mam inny pomysł. To tu. To zrobimy tu. Tak, nam się teraz zjoinowało, więc to trzeba szybko jeszcze wywalić. Bo tam są bodajże te kwiatki. Aha, świetnie. Świetnie. Świetnie, Shiro. Nie przejdziesz tędy. Szafka. Szybka szafka. Szybka szafeczka. Trzeba tu zrobić porządek, bo naprawdę to się w pale nie mieści. To się w pale nie mieści. Rozbierz szafkę. No właśnie, trzeba to powyciągać wszystko, bo to i tak tutaj już nie może być. To są słabe tubki. Słabe wegetubki. O shit, sporo tego. Czyli muszę jeszcze jedną zrobić, no nie ma innej opcji. Okej. Spoko. I teraz tak, ten przedział mieszkalny będzie, to nie tak, że go nie będzie w tej chwili, tylko... Ej, dobra, to nie będzie głupie. To nie będzie głupie. Zrobimy tak. Super stópki. Dużo będzie potrzeba tych super stópek, niestety. Żelazo, tytan. Ale pierdolnik, ja pierdzielę. Po prostu porażkę. O, o to chodziło. Więcej żelaza trzeba i tytanu. Więcej żelaza i tytanu, no ja będę musiał po te super stópki jeszcze jakoś chyba pokrążyć, poszukać ich. Dobra. I każdy taki segment to będzie segment jakiś, że tak powiem... Czekajcie, bo jeszcze myślę. Będzie segment z czymś, no jednego tytanu zabrakło naprawdę. Takie 4x4 nam wystarczą. Mamy tytan? Mamy tytan. I tak już super nie mamy chyba.
Niski poziom nawodnienia nam wskoczył. O, i teraz pójdziemy w tą stronę, zrobimy taki okrąg. I tu, z każdego, że tak powiem, wyjścia... czy z każdego? Nie z każdego. Ze środkowych, tak naprawdę, czyli z tego? Nie, pomyliłem się. No mniejsza, może być z każdego. Będziemy mieć wejście tak jakby do środka, do tego, tego takiego kwadracika, który zrobimy. I tu będą właśnie wszystkie nasze roślinki, które muszą być na dworzu i tak dalej. I będziemy się po prostu rozbudować do góry. Taki mam plan, tak to właśnie wygląda. I myślę, że teraz to będzie spoko. I teraz sobie tutaj zaczniemy, po tej stronie i zrobimy taki okrąg. Tam to jeszcze oczywiście zniszczymy, bo tam to mi się nie podoba. I myślę, że to naprawdę będzie naprawdę fajnie, fajnie wyglądać. Dobra, moi drodzy, ale to będzie na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do Was Shiro, widzimy się w następnych odcinkach z Planet Crafter. Sobie jeszcze trochę surowcy pozbieram. Może jakieś porządki w szafkach porobię i myślę, że ogarniemy. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej!